Sponsorem jest Porównajto.pl, strona, na której znajdziecie najtańsze lokaty, konta i pożyczki. 10 największych zagadek XX wieku. 10: Klaus Barbie. Klaus Barbie to jeden z szefów Gestapo, który po II wojnie światowej został zwerbowany do amerykańskiego i brytyjskiego wywiadu. Następnie dzięki pomocy Watykanu trafił do Argentyny, a następnie do Boliwii, gdzie został narkotykowym bossem. W latach 60. został schwytany i zabity kubański rewolucjonista. Jeden z najlepszych agentów tamtych czasów: Ernesto Che Guevara, który dowodził oddziałami partyzanckimi w wielu krajach. Na dwóch kontynentach. Wielu mówi, że za inwigilację i schwytanie kubańskiego wojownika odpowiada właśnie ten nazistowski zbrodniarz. 9. Zabójstwo Piaseckiego. Bolesław Piasecki był politykiem, nacjonalistycznym, prawnikiem i publicystą. Przed wojną określano go faszystą, gdyż był liderem Falangi. 22 stycznia 1957 roku sprzed szkoły w Warszawie. Porwano jego piętnastoletniego syna Bohdana Piaseckiego, następnie zawieziono go do Starego Schronu, a następnie zamordowano. Jego ciało znaleziono blisko dwa lata później. Morderstwo do dziś nie zostało wyjaśnione, ale podejrzewa się o to służbę bezpieczeństwa oraz żydowskich agentów, którzy postanowili się zemścić za antysemicką działalność ojca. 8. Stan wojenny, stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej niezgodnie z konstytucją PRL. Powszechnie uważa się, że stan wojenny był najbardziej zgrabnie przeprowadzonym zamachem stanu w historii. Tajemnicą jednak jest prawda, czemu Jaruzelski postanowił go wprowadzić. Czy faktycznie było zagrożenie atakiem Rosji, a może była to zagrywka przeciwko Amerykanom, a może była to jakaś nieudolna próba pomocy komunistycznej Polsce. Nie wiadomo na 100%. 7. Śmierć Marilyn Monroe, amerykańska aktorka, modelka, piosenkarka i producentka filmowa. Gwiazda filmowa, ikona kultury popularnej, jedna z najpiękniejszych kobiet wszechczasów. Zmarła z przedawkowania leków, jednakże biorąc pod uwagę romans z Kennedy, można śmiało twierdzić, że posiadała wiele informacji, a do tego prawdopodobnie była komunistką. Wielu ludzi oskarża służby specjalne Stanów Zjednoczonych o zamordowanie aktorki. 6. Katastrofa Tunguska. Wydarzenie z 30 czerwca 1908 roku, które miało miejsce w Tajdze w środkowej Syberii nad rzeką podkamienna Tunguska na północ od jeziora Bajkał na obszarach niezamieszkanych. Ogromna eksplozja, która powaliła drzewa w promieniu 30 km. Eksplozja była tak silna, że w wielu europejskich miastach na moment nastało zjawisko Białej Nocy. Prawdopodobnie przyczyną wybuchu było uderzenie meteorytu, jednak do dziś pojawiają się Teorie na ten temat. 5. Przełęcz diatłowa. Wydarzenie, które miało miejsce prawdopodobnie w nocy z 1 na 2 lutego 1959 roku. Dziewięcioro uczestników studenckiej wyprawy w góry Uralu poniosło śmierć w niewyjaśnionych ostatecznie do dziś okolicznościach. Z uwagi na brak świadków wydarzenia, ustalenie przebiegu tragedii było możliwe tylko na podstawie dedukcji i oglądu miejsca tragedii. Dokładna data ani godzina wydarzeń również nie jest znana. W toku śledztwa nie udało się precyzyjnie wyjaśnić, co i dlaczego ofiary robiły przed śmiercią. Wiadomo jednak, jakie były przyczyny zgonu. Pięć osób zmarło z powodu hipotermii, jedna miała kłutą ranę serca na skutek połamania żeber, dwie osoby miały pękniętą czaszkę, zaś jedna, krwotok wewnętrzny powstały po połamaniu żeber. 4 Roswell, rzekome rozbicie się UFO, które miało miejsce 2 lipca 1947 roku, około 120 km na północny zachód od Roswell w Stanie Nowy Meksyk w Stanach Zjednoczonych. Na temat tego wydarzenia powstaje wiele teorii spiskowych. Rząd USA twierdzi, że pod Roswell rozbił się balon badawczy, jednakże świadkowie wydarzenia zarzekają się, że to nie był balon, samolot ani inny pocisk. To było po prostu coś nie z tego świata. 3. Bitwa o Los Angeles. Niewyjaśnione wydarzenie mające miejsce 25 lutego 1942 roku. Otworzono wtedy ogień z artylerii przeciwlotniczej do niezidentyfikowanego obiektu latającego nad Los Angeles. 24 lutego na niebie zaobserwowano kilka latających obiektów, które na radarach pojawiły się 25 lutego o godzinie 2.15. O 2.25 otworzono ogień i ogłoszono alarm w całym mieście. Finalnie nie udało się strącić obiektu. Zginęło 6 osób, 3 od altereli, 3 na zawał serca. Dwa. Śmierć Sikorskiego, wypadek lotniczy, do którego doszło w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku. Zginęło w nim 16 osób, w tym naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych, generał Władysław Sikorski. Oficjalnie był to wypadek, jednakże dwie najpopularniejsze teorie mówią o zamachu. Jedni twierdzą, że stał za tym Stalin, który dzięki śmierci Sikorskiego mógł skutecznie zawalczyć o obecność Polski w Bloku Wschodnim. Zraz druga wersja mówi, że za zamach odpowiedzialna jest Wielka Brytania, której nie na rękę był fakt rzezi w Katyniu, o której znał prawdę Sikorski. Jeden śmierć Hitlera 30 kwietnia 1945 roku podczas oblężenia Berlina Hitler wraz z poślubioną dzień wcześniej Ewą Braun popełnił samobójstwo. Powszechnie przyjmuje się, że uczynił to strzelając z pistoletu w skroń i jednocześnie rozgryzając fiolkę z cyjankiem. Odnalezienia zwłok nigdy nie potwierdzono, choć pojawiały się głosy o znalezieniu jego ciała. Pojawiło się również wiele teorii dotyczących rzekomej ucieczki Hitlera do Argentyny. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film wam się podobał to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!